Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ramach Bobowskiej Szkoły Tradycji Szabasówka na kolejnym już wydarzeniu. Dzisiaj spotykamy się na wydarzeniu Bobowa Kolędowa. Czeka nas jeszcze jedno wydarzenie Bobowa Andrzejkowa. Witam wśród nas gospodarza naszej miejscowości, pana burmistrza Wacława Ligenzę. Witam księdza proboszcza doktora Mariana Chełmeckiego. Witam również wśród nas księdza Jarosława Kokoszkę. Witam wszystkich radnych, witam dyrektorów, witam siostry zakonne, witam radnych powiatowych, a resztę na temat tego wydarzenia przedstawi jedna z reżyserek. Zapraszam panią Martę Michalik. Ale przy okazji i wieża pozbudujemy. Ja zdrowie.
Wczoraj Paczek do Piura. Już, już, już daję. A może ty byś do końca wyszywać to coś zaczęła już kiedyś, to tak prawie na święta będzie. Świętych sakrów.
piękna gwiazda. Ojej! Będzie na sądzie szczekać. Kiedy te dziwko będzie umierać? A dopiero we Wigilię. Za niecały tydzień, jak wrócicie w robotę, to będziecie żywko umierać. A już ci, prorodki, dzieci składać to tu, bo trzeba iść spać i jutro rano wstać i na rolotki iść. Bo jakbyście nie gotły, to by was dopiero w robot prześwięcił. A Józek to nie śpiewał i nie uczynił, i prorodko
robocie jak mocka. Takie jedzenie to jak nowyka drobny żmią. A nie narzekajcie, nie narzekajcie, no siadajcie i jedźcie. A wy to byście kiełbasy wam będzie zjeść. Przecież co gościć? Przy takim goście to by człowiek na stojąco po. Dobra, dobra, siadaj i jedź. A kiedy będziecie tą świnię bić? A pojutrze. Bijemy u nas i u Alojza. A to dobrze, bo my po biciu świni będziemy się brać za piecenie. A to co robi? Chałupa będzie łogarniętą, a jak napolimy w piecu, to będzie i na chleb, na jakiego kołodca. A pierniki jest macie po tebe? Wyście jest sam piernik. Pewnie ze są gotowe. Wino w skrzyni zamkłam, co by dzieciska mi wybrały. No, na dwa dni dopiero przed świętami. To jest
Zbierają się i drą się na mnie z joj dzieci i zawodzą. No ten wziął szatłownicę, zabrał i płysę trzęsły. No pan się wspomniał, ze mną jesieni łatwo szatłownicę płyty, jestem nieładny. A przecież nad Iliją ta wszystko wyłudzała, tylko mi cały rok bo ta pożyczka. No tak, dodają, no tak, dodają. No. A udała się chociaż ta kapusta? A przecież pewnie to się udała. A Stasem to my dziecką roboty wyliczyli. A Stasek nie zapomni zrzeca siama i zwoza na stół przywiktować. No i słopek, słopek przynieść do kąta pusta. No co roku o tym pamiętam, czy nie miałbym w tym roku zapomnieć. To moja robota. A mnie też to samo czeka. Będę się zbierał, bo roboty jeszcze skoro, to z Bogiem zostajcie, będę ser. A z Bogiem, Kazimierzu, z Bogiem i pewnie się spotkamy na pastyrce, bo my się wybieramy. No my też się wybieramy, mówię. Zosia, a gdzie są jeszcze te pierniki, co my przyszykowały, tam w skrzyni są? Weź je przynieś, będziemy tutaj wiesać na choince. A my się bierzmy za jodło, a dzieciska drzewku bierze. Yeah.
sprawa. To znaczy, że wszyscy dożyjemy następnej Wigilii. Co mam zrobić z tym sianem spod stołu? A to się Panuś, nasz Cepana, to wam daje. A wysianko spod obusa, to się kucham do kłosyków zanosi, żeby się dobrze niesły. A ten snopek do koczy stoi? A, Stasiu, bierze się z tego snopka słomę i obwiązuje łyżki po drugi, żeby się krowy na pastwisku nie wziął. A snopek stoi w kącie aż do Szczepana, żeby się go zanosi krowy. Jakuś, a idzę nanieść syp do wody, bo wiedzę, jutro tego robić nie wolno. I psów jak stekają suche. Psów? A po co? A bo z której strony nas tego stekawale przyjdzie. To ja lecę po syp. A my się może co zaśpiewamy, może do szopy. No to jak będzie. Do szopy, hej pasterze, do Thank you.
Wysocka. Po drodze sobie jeszcze z sąsiadami, a tą kolędę zaśpiewały, bo widzę sakramenty już idą. No się tam będzie na. Thank you.
dziewczynka, poczęstujcie się kubiełką. Chodźcie tutaj, dobre. I chodźcie tu, grosza na nowe lato. Dziękujemy pięknie, Bogie. Nauczyli.
się na naszego wózka proszę. Prości go w podrozu, do wody. Głoko dostą łaskę i daj rąbkę łaskę. Płości gospodyni, a pójdź do zna półkę, zdymiemy go mułkę. Pójdź do zna faskę, zdymiemy se flaskę. Puśćcie nos na wyrek, zdymiemy se syrek. Dajcie na łaskę Bobu, to nie pójdziecie do grobu. Gospodki, kryjecie czo! Co ja będę ją? Weźcie pan, panie pan. Was puśćcie do trzy. Wyjmijcie puśćwini. Odpuśćcie do pieca! Przynieście kołaca! A macie tu kukiełkę i kawą kiełbasy, żebyście w ogóle nie byli. Dziękujemy! Thank you.
biegniemy? Jeden dla tych byśmy chciały, za tej co za kulary. Nie są za kulary. Oczywiście powita się nowy rok, zatańczymy odpowiedni taniec. Thank you.
Tamte mikrofony były narażone na różne na uszkodzenia, ale się udało. Szanowni Państwo, no chyba nikt nie żałuje z nas, kto dzisiaj tutaj przybył na to piękne widowisko, przedstawienie, na muzykowanie i możemy się wszyscy cieszyć, że ten projekt, który został kiedyś tutaj zaproponowany, wymyślony, a co najważniejsze, udało się zdobyć na ten projekt dofinansowanie ze środków unijnych. To nie jest taki mały projekt, niełatwy, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Powiem, że wartość całego projektu jest na poziomie 1 370 000. W ramach oczywiście tego projektu zostało zakupionych to wiele elementów, stroje, instrumenty, ale chciałem osobiście dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to przedstawienie i dzieciom, i dorosłym artystom, i muzykom, muzykantom, i instruktorom, nauczycielom, wszystkim, dlatego i rodzicom oczywiście, bo można wymyślać różne projekty, ale jeżeli nie będzie zaangażowania, nie będzie woli, nie będzie ludzi, nie będzie osób, które chcą uczestniczyć w takim projekcie, a założenie jest takie, wszyscy na to liczymy, ja też, że zostaną trwałe produkty, czyli że zostanie kapela, że zostanie orkiestra, że zostaną zespoły taneczne, wokalne. Tak, pani Agato, to nie ma co się trwożyć. Ale dziękuję za ten piękny występ. Myślę, że wszyscyśmy doświadczyli wielu, wielu wrażeń i to popołudnie niedzielne z wielką przyjemnością tutaj żeśmy z nimi. Mieliśmy z księdzem proboszczem jedną sprawę jeszcze do załatwienia. Mieliśmy opuścić, ale doszliśmy do wniosku, że nie, zostajemy do końca. Także też księżom oczywiście dziękuję za ten udział, bo ksiądz proboszcz i księża wikariusze, ale też i siostry zakonne wspierają to, co się dzieje tutaj w zakresie kultury. I chciałbym jeszcze tak sobie pomyśleć, proszę popatrzeć, tam chętni są, ale już na korytarzu. Potrzebna jest sala, nowa sala widowiskowa, duża, po to, żeby wszyscy mogli się cieszyć. Mamy taki projekt, mamy taki obiekt zaplanowany. No nie mamy jeszcze na niego środków finansowych, ale od czegoś trzeba było zacząć. Jeśli uda nam się w tym naborze uzyskać w tym roku, no to byłoby bardzo dobrze, on by był rozłożony na pewno na trochę dłuższy okres czasu. Jeżeli nie, będziemy poszukiwali innych źródeł, bo wszyscy ci, którzy dzisiaj tutaj wystąpili, zaprezentowali się, którzy jeszcze dołączą, mam nadzieję, do tych grup, zasługują na to, żeby właśnie mogli występować w godziwych warunkach na nowoczesnej sali. Mam nadzieję, że taki obiekt kiedyś uda się wspólnymi siłami tutaj wybudować i żebyśmy się też mogli cieszyć oprócz tym codziennym życiem, to jeszcze właśnie takimi pięknymi występami, tym bardziej jak to na bazie młodych osób, uśmiechniętych, zadowolonych, a to dziedzictwo nasze, to lokalne, które zostanie podtrzymane, ma wielką wartość, niezwykłą wartość. Wszyscy powinni się o to troszczyć. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie jeszcze dziękuję. No i oczekujemy na kolejny występ. No to będzie Bobowa Andrzejkowa. Mam nadzieję, że będziemy mieli się okazję. I będą tańce. Bardzo dziękuję.